Efekt Mandeli to fałszywe wspomnienie podzielane przez większą grupę ludzi. Nazwę tego zjawiska wymyśliła Fiona Broom, publicystka, zauważywszy, że część osób ma, podobnie jak ona, zniekształcone wspomnienie, jakoby Nelson Mandela, południowoafrykański polityk, zmarł w więzieniu w latach 80., podczas gdy faktycznie odszedł w 2013 roku. Efekt Mandeli to innymi słowy fałszywe wspomnienie dotyczące kultury powszechnej albo jakiegoś konkretnego zjawiska lub wydarzenia. Niektórzy nazwą tą określają pomijanie jakiegoś faktu przez ogół społeczeństwa w następstwie rozwoju wydarzeń historycznych. Generalnie, jeżeli chodzi o odniesienie tego zjawiska, pięknie nazwanego efektem Mandeli, do historii, tradycji, zwyczajów, postrzegania Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych w dniach ostatnich i nie tylko tego Kościoła. A to, co pierwsza rzecz, która mi się tak przychodzi na myśl, tak, to jest przekonanie Mormonów, nasze, tak, że wierzymy, że akcja Księgi Mormona rozgrywa się w Ameryce. No i to doprowadziło oczywiście do poszukiwań chybionych, gdzie to niby miałoby być. Tak? Niektóre tam artefakty, to nie są artefakty, tak, bo tutaj chodzi o to, znalezione w Ameryce. Artefakty to są rzeczy, które wyglądają jak rękodzieło, chociaż nie znane jest ich pochodzenie. Natomiast no, bardzo często mówi się o czymś bardzo starym, że jest artefaktem, więc niech będzie. Artefakty, tak? Artefakty znalezione w Ameryce przypisywane są jakiejś kulturze nefickiej czy lamanickiej. Według Księgi Mormona jej bohaterowie, nefici i lamanici, to zaginione plemiona żydowskie, które jak oni były narodem wybranym. I przede wszystkim jest to kultura mitologiczna, tak? To jest mit, to jest mit. Tyle. Co tam się za nim kryje, to już jest inna sprawa. To nie jest w ogóle istotne tak naprawdę. Istotne jest przesłanie na przykład z historii o Adamie i Ewie, a nie o tym, czy to był fakt, czy nie był fakt. No, dla ewangelikałów to jest super i ważna rzecz. Dla fundamentalistycznego Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych w dniach ostatnich, to czy wydarzenia z Księgi Mormona były faktem, czy nie były, też są bardzo istotną rzeczą. Dla nas zdania są podzielone. Niektórzy w ogóle, dla niektórych jest to w ogóle bez znaczenia. Na przykład dla mnie. To, co jest nieprawdopodobnie głupie, to jest przekonanie, że jest dogmatem wiary. Tak? Dogmatem wiary umiejscowienie wydarzeń z Księgi Mormona w Ameryce. Nawet w opisie Księgi Mormona to zostało zawarte. No więc tak, Joseph Smith był przekonany o tym, że Indianie amerykańscy są jakiegoś tam lamanickiego pochodzenia, ale to, co robił super, robił wspaniale, to jest to, że przede wszystkim bazując na poniekąd faktograficznej księdze Mormona, mówił do Indian amerykańskich: jesteście takimi samymi ludźmi o tej samej godności, co białasy z Europy. Umiejscowienie, takie przywiązanie do tego myślenia, że tam faktycznie miało miejsce, rozgrywa się akcja Księgi Mormona, miało swoje dobre skutki, tak? Miało swoje dobre skutki. Na przykład było podstawą walki mormonizmu z rasizmem, a początkowo mormonizm był antyrasistowski, bardzo mocny. Natomiast jest taka bardzo ważna rzecz. Księga Mormona nic nie mówi o żadnej Ameryce. No nie, oczywiście nie posługuje się tą nazwą, bo ta nazwa nie była, ale można by było wprowadzić anachronizm, tak? Joseph Smith w swoim poniekąd tłumaczeniu świętych złotych płyt wprowadził wiele anachronizmów. Jak tłumaczymy Biblię, tak? Na współczesne języki wprowadzamy anachronizmy, a nawet troszeczkę mijamy się z faktami, ponieważ no, posługujemy się słowami, kiedyś posługiwano się słowami, które do współczesnego świata nic nie mają. I teraz. Natomiast jest tutaj jeden ważny problem. Mianowicie jaki? Same wydarzenia z Księgi Mormona wskazują na to, że jej akcja toczyła się gdzieś indziej. I co więcej, w XIX wieku, w pierwszych dekadach istnienia Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych dniach ostatnich, święci byli święcie przekonani, że w ogóle akcja Księgi Mormona nie rozgrywa się w żadnej Ameryce. I że chyba ich prorok, Joseph Smith, upierając się przy tym twierdzeniu, przegiął.
Umiejscawiali ją w różnych częściach świata. Jedno było pewne dla świętych, to znaczy, że Księga Mormona jest tłumaczeniem złotych płyt dokonanym pod natchnieniem i złotych płyt, które były znalezione na wzgórzu Kumora, która faktycznie w Ameryce jest. Wszystko. Ale tam nie ma, nic na to nie wskazuje, że tam się rozgrywa ta księga. Pojawiły się nawet podania takie we wczesnym mormonizmie o jakiejś takiej ziemi podobnej do Atlantydy, tak, która zaginęła. No jest cała masa różnych interesujących koncepcji, gdzie tak naprawdę rozgrywała się akcja Księgi Mormona, a Ameryka stąd jest absolutnie zabrana. Drugi efekt Mandeli wzięty został przeze mnie z kościoła katolickiego, rzymskokatolickiego. Katolicy bardzo przywiązani są, katolicy, rzymokatolicy w Polsce, do osoby Jana Pawła II. Z oczywistego względu był ich rodakiem. Natomiast do tego stopnia, że Jan Paweł II, zabierając w ogóle spoza kontekstu, katolicy mają w Polsce bardzo często kompletnie nie orientują się, kto był papieżem przed Janem Pawłem II. W ogóle mało znają poczet papieży. Ja nie mówię o tym, żeby znali cały, papieżu było ponad 200, ale w dziejach chrześcijaństwa, no ale parę tam ważniejszych nazwisk można by było znać, prawda? No chociażby, dlaczego Jan Paweł II nazywał się Jan Paweł II? Katolicy w Polsce bardzo często zapytani o to, dlaczego kto był poprzednikiem Jana Pawła II, mówią, że był nim jakiś chyba Paweł. O, nieźle, był nim, faktycznie, był to Paweł VI, ale ktoś był między Pawłem VI a Janem Pawłem II. Moja koleżanka, absolwentka teologii oraz ja sam zrobiliśmy taki świecki eksperyment. Tak? Pytaliśmy się przypadkowych osób, dlaczego, reformułując to pytanie, dlaczego Jan Paweł II był drugi? Spotykało się to ze zdziwieniem, bo był pierwszy? No więc tak, ci ludzie byli w stanie zrozumieć, że Elżbieta II była Elżbietą II, królowa brytyjska, ponieważ kiedyś tam w przeszłości władała Elżbieta I, niekoniecznie bezpośrednio przed nią. Dlaczego Henryk VIII był VIII? Bo przed nim był, musiał być jakiś Henryk VII. Tak się składa jego ojciec. No więc papieżem przed Janem Pawłem II był Jan Paweł I. Faktem jest, że jego pontyfikat był nieprawdopodobnie krótki. Trzecim takim punktem niech będzie kapłaństwo kobiet. To znaczy tak, są kościoły, które nie mają kapłaństwa jako takiego. Większość kościołów protestanckich. Tak, w większości protestanckich kościołów uważa się, że kapłaństwo jest czymś powszechnym. Kościół ma tak naprawdę jednego kapłana, jest nim Jezus Chrystus, wiekuisty kapłan. Są pastorowie, tak, którzy przewodniczą kongregacji, zebraniu, ale są kościoły, które faktycznie kapłaństwo, czy to słowo kapłan zachowały, na przykład kościół anglikański, kościoły starokatolickie, kościół prawosławny, kościół katolicki. I teraz tak, rzymskokatolicki. Mówi się, że kapłaństwo kobiet wprowadził kościół anglikański. No też doszło do początku lat 90. uroczyście ordynowano, wyświęcono na kapłankę w kościele anglikańskim na prezbiterkę. Tak? Jest diakonat, prezbiterat, episkopat. Na prezbiterkę, czyli na księdza. Wyświęcono diakonisę kościoła Anglii. W Anglii, w samej Anglii w 1992 roku. Gdzie jest tutaj efekt Mandeli? Pierwsze w XX wieku kapłanki były w Polsce. Były w Polsce. A pierwszą biskupką z kościoła o tradycji katolickiej, mianowicie starokatolickiego, kościoła Mariawitów, była siostra Izabela Wiłucka. To ona była pierwszą kobietą w XX wieku wyświęconą do godności w ogóle biskupiej. Kościół starokatolicki, który zawiesił ordynowanie kobiet do kapłaństwa i katolicki kościół Mariawitów, który dalej ordynuje kobiety do kapłaństwa, istnieją w Polsce i no, chciałbym tutaj powiedzieć, mają się dobrze, no mają się bardzo źle. Niestety pewne osoby, pewne instytucje robiły co mogły, żeby o istnieniu Mariawitów świat zapomniał. Niestety ci ludzie, ponieważ mieli w polskość wpisaną w swoją doktrynę, by podlegli eksterminacji prawie zupełnej podczas II wojny światowej,
byli też wyśmiewani, ośmieszani przez reżim komunistyczny. Później w głąb XX wieku, niestety z dużym tutaj udziałem Kościoła katolickiego, podobno ten działał w swojej obronie i była wyższa konieczność. No dobrze, może i była wyższa konieczność, ale nie przekłamujmy historii, że kogoś nie ma albo kogoś nie było.